Echo Pictures przedstawia. Występują. Na podstawie powieści Ewy Szelburg Zarembiny. Dlaczego pies goni zająca? Reżyseria? Było to dawno, bardzo dawno. Wtedy, gdy psy z zającami żyły w przyjaźni, był w owych dawnych czasach pewien pies. Nazywano go Burek, bo miał burą sierść. Burek mieszkał w chłopskiej zagrodzie pełnej ludzi, zwierząt domowych i domowego ptactwa. Przy chacie gospodarzy miał swoją własną małą psią chałupkę. Pies Burek dzień i noc pilnował swojego podwórka. Wiernie pełnił swoją służbę. Tu odwiedzały Burka ciekawskie gęsięta, kaczęta i łosie. Czasem zawitało i różowe prosie z zakręconym wesoło ogonkiem. Pies Burek czasami, w wolnych chwilach, lubił pobiegać za swoimi sprawami. I ot, co się zdarzyło. W owych dawnych czasach był sobie pewien zając. Zając nazywał się Szarak, a to dla szarego futerka, które nosił na grzbiecie. Zając Szarak mieszkał w kotlince na brzegu lasu. Stamtąd miał widok na wszystkie strony. Na las, na pole i na drogę, co biegła przez pole koło lasu. Zając Szarak lubił stawać słupka przed kotlinką. Stawać słupka przed kotlinką? Lubił rozglądać się okrągłymi zajęczymi oczami i nasłuchiwać długimi zajęczymi uszami. Pewnego razu, gdy tak rozglądał się i nasłuchiwał z zajęczą ciekawością, usłyszał, że ktoś biegnie. Patrzy, pies Burek, więc pobiegł mu naprzeciw. Zając Szarak znał psa Burka. Spotykali się nieraz na wycieczkach. Lubili wtedy gawędzić ze sobą. Nie wylewaj, waź pan wina! Mój sokole, gromowładny, pytaj o mnie stepów sławnych, pytaj tych burzanów wonnych i uwolnij mnie! Przez kurhany spobielałe, przez hutory całe, snu już nie znam, step podmierzam, by odnaleźć cię. Mój miły, jakże ty.
Teraz obaj na drodze przystanęli. Przywitali się. I zając Szarak pyta: skąd idziesz, przybórku? Z miasteczka! Coś tam robi w miasteczku? Byłem na targu! Kupiłem buty! Pies Burek pokazał zającowi Szarakowi swój sprawunek. Zając Szarak obejrzał buty ze wszystkich stron. Piękne buty! Ja w takich chciałbym chodzić. Może sobie nawet takie kupię. A nie ci są ciaby? Spróbuj, przymierz! Powiada dobroduszny Burek. Szarakowi tylko w to graj, tylko na to czekał. Daj proszę. Przysiadł zając na skraju drogi, prędko obuł łapki. Przytupnął, podskoczył, ogromnie mu się te buty spodobały na jego własnych nogach. Doskonałe buty! Nigdzie nie cisną! Ale może w chodzeniu będą znów spadały. Mogę w nich na próbę pobiegać? Pyta chytry Szarak. Boże! Powiada pies i położył się z boku drogi na trawie, bo był zmęczony marszem i chciał trochę odpocząć. A zając smyrk w las! Pies patrzy za zającem, a zając biegnie co sił, tak jakby umykał. Gdy już był całkiem daleko, odwrócił się i machnął psu łapką na pożegnanie. Zerwał się pies Burek. Jak zaczny zając! Ty Szaraku przeciwko mnie! Stop! Krzyknął na zająca Szaraka, ale Szarak gnał dalej, aż się za nim spod miedzy kurzyło. I dalej, że gonić zająca. Gonił go drogą, gonił przez pole. Gonił przez las. Gonił koło rzeki, koło stawu groblą, koło młyna. Husz, husz! Woli woźnicę na drogę. Husz, 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 husz! Woli żeńca. Husz, 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 husz! Wołali myśliwi. Husz, husz! Wołały praczki. Husz, husz! Wołał młynarz z małymi młynarczykami. Wołali wieśniacy. Pies Burek biegł więc coraz bardziej zły, zajadły. Ale cóż, kiedy ślad po zającu przepadł, szybsze miał widać nogi. Od tej pory skończyła się przyjaźń psa Burka z zającym Szarakiem. Dużo czasu upłynęło od tego zdarzenia. Jednak psy pamięć mają dobrą. Gdy więc który pies gdziekolwiek zobaczy jakiegoś zająca, zaraz goni go i pamiętając o krzywdzie Burka woła za zającem: aj, 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 buty daj, aj, aj, buty daj. Chcielibyście może jeszcze wiedzieć, co stało się z tamtymi burkowymi butami? Ano, zgubiły się gdzieś w zbożu. Nie były przecież ani szyte, ani kupowane na miarę łap Szaraka. Bądź co bądź, dziś i psy, i zające bez butów chadzają. Przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. Mój przyjacielu, wiesz, że byłeś mi jak...